Zapraszam. Ja mam na imię Dawid. Ja jestem Michał. A operator? Emilka. Dobra, stary, to spontan jest ten. Się tak jakoś wytnie, potnie. Zacząłeś mówić, w ogóle tak, byliśmy na locie śmigłowcem. Ja byłem osobą trzecią na, jak to się, na doczepkę, tak? Na doczepkę byłeś, tak. A Michał tutaj narzeczoną, tak? Tak, z moją narzeczoną. Byliśmy się przelecieć w okolicy. No i tak się poznaliśmy, a się akurat okazało, że Michał tutaj jest obsługa, organizacja zlotu w OSP Główczycach. I dlaczego te mikrofony założyliśmy? Bo zacząłeś mówić, że zaczynaliście od 12 tych samochodów, tak? A teraz tych samochodów, tak szacuję, to jest koło setki? Teraz jest koło setki, ma być koło 260 sztuk jutro. Jutro, tak? 260, tak, jest, czyli jest 12 do 260. 260 sztuk, ale też jeszcze jest coś takiego, że potem strażacy przyjeżdżają na hura i się wpisują. Mhm. Więc no. O kurczę. Może być tego sporo więcej. Ale powiedz, ja byłem 5 lat temu w Główczycach, później był COVID, ja miałem swoje tam problemy, to po 5 latach jestem. A kiedy był pierwszy? Bo ja byłem w 2019, a który to był zlot? Teraz który to jest zlot? 14 zlot. 14 lat, widzicie? Ile trzeba się jako organizatorzy natyrać, żeby z 12 samochodów na 250? Kurczę, stary, to jest prawie 20 razy, 20-krotna różnica. Super. I to tak z roku na rok, po parę więcej. I potem to już ekipy co roku przejeżdżają, nie? Ale no, trzeba do tych ludzi gdzieś dotrzeć, żeby tak, przejechali. Kto ma największą ekipę samochodową? Chyba to ci się, oni mają takie fajne amerykańskie bardzo nowoczesne samochody. Straży mają kłada dopasionego, mają naprawdę super sprzęt. Dobra, o, teraz mi się przypomniało, mówiłeś, że jutro będą jakieś, raczej nie zawody, tylko będą przyznawane nagrody w kategorii na przykład? Na przykład najstarszy samochód. Najstarszy samochód taki przecież. I wiesz już, jaki jest najstarszy, zgłoszony? Nie, to będzie na bieżąco weryfikowany. Okej, okay, ale to jak, przyjadą najstarsze samochody w dane miejsce i wtedy dopiero, czy jak? Znaczy jest po prostu tabelka i są samochody. I najpierw musimy wszystkie samochody potwierdzić. Ale ktoś pewno musi zgłosić, tak? Zgłosić, tak, się. Musi być oficjalne zgłoszenie. Zgłaszamy się przez stronę internetową. Okej, jaka strona internetowa? Na przyszłość, bo jak ktoś to będzie oglądał, to później będzie chciał sobie się zgłosić, to czyż to samo będzie, nie? Fire Truck Show chyba mi się wydaje. No nie wiem, nigdy nie byłem na tej stronie, szczerze. A, przez taką? Nie, to macie stronę internetową. Ale jest pewnie strona zlotowa, gdzie po prostu to się zgłasza. Pisze się tam, ile osób przyjedzie. Dla każdego strażaka jest przewidziana kiełbaska i tam jakiś napój, nie wiadomo. No i... No dobra, zgłosili się. Tak. Jest 14. I jutro o której godzinie? Czekaj, muszę sobie zobaczyć cały ten... Tak. Jutro impreza zaczyna się od 12. O, dobra, masz super. To w ogóle powiedz, co będzie po kolei. Super, żeby no, rozpoczęcie zlotu to jest msza święta, to jest korowód, poświęcenie aut ogólnie. O której godzinie? O 13 zaczyna się. O 13, zbiórka jest uczestników o 12, o 13 msza, 14 poświęcenie samochodów i korowód. Czyli godzinę będzie ta, można powiedzieć, defilada samochodowa trwała, tak? To jest plus minus, ale wydaje mi się, że nawet więcej było. Super, że cię złapałem, to jutro powiesz mi, gdzie najlepiej stanąć. Zespół Parandę o 16, wybory Miss Zlotu. Kurczę, coś tak, pięknego. To są tylko same strażaczki. Same strażaczki? Tak. Jak się zgłaszały, też przez stronkę? Tak. Nie, to jest, przepraszam, to jest na bieżąco uzgadniane. Dzień dobry. Już idziemy. Spokojnie, da nam pani 3 minutki. Spokojnie, mordko, się ten wytnie wszystko. No. Chociaż tak to śmieszne było. Gala wręczenia nagród, czyli to, o czym mówiliśmy, tak? Tak, dokładnie. Dobra, czyli co, najstarszy, jak jeszcze? Najstarszy, najładniejszy, pierwszy zgłoszony. Pierwszy zgłoszony, dobra. A najładniejszy to co będzie ocenione? Po prostu ogólnie stan. Chodzi też potem o zajawkę wszystkich strażaków, jak to ma podejść. A jak będziesz na przykład obchodził? Tak, będziemy to z naszym naczelnikiem. Może z nami obchodzić. Ja będę na tych... I to potem jest brane też całokształt tej straży, nie? Całego podejścia. Jak ktoś przyjedzie takim strażem, wiesz, nieodpicowanym, jak ktoś przyjedzie z fajnie umytą i tak dalej. Mimo, że to jest stare auto tam jakieś, ale wiesz, włożył kawałek serca. No więcej roboty, kurczę, w takiego starego niż 3-letniego. Tak, rozumiem, dobra. Wiesz, o co chodzi, nie? Zarąbiście, no. Zarobiście, to jutro ruszamy. I co jeszcze? Pierwszy, najstarszy, najładniejszy, ocena ogólna i coś jeszcze? Nie. Są po prostu 3 miejsca, nie? Najładniejsze auto, to jest pierwsze, drugie, trzecie i potem jest... To zgłoszone pierwsze? Tak. Dobra, idziemy coś zobaczyć na tym zlocie.
Idziemy. Ja muszę zwracać do swoich obowiązków. Cięcie. Jeśli potrzebujesz planu treningowego, zainwestuj w moje booki. Koperta, bip test i podciąganie. Polecam również moje kursy w formie wideo. To prawdziwy sztos. Zapraszam.